Witam Was serdecznie, moi mili. Sprawdzimy sobie, jak tam pogoda kosmiczna. To już Wam mówię. Dalej obszar 3615. 3615 to jest ten region plam, o którym Wam ostatnio mówiłem. Oczywiście jesteśmy w sekcji regiony występowania plam słonecznych. I ten obszar jest bezpośrednio skierowany w naszą stronę. Liczba plam słonecznych 53, więc jeżeli teraz by doszło do wyrzutu materii słonecznej, byśmy mieli problem. Dalej, rozbłyski słoneczne to jest prawa, środkowa oraz lewa część słońca. Aktywność skacze, cały czas skacze nam. O 19.11 była C6.98, na razie jest 19.20, C4.89. Dziury koronalne to południowo-wschodnia część Słońca. Koronalny wyrzut masy, piękna eksplozja. Zresztą obejrzymy sobie, dlaczego nie. Oczywiście z większej odległości, jak to zwykle bywa. Widać potężny rozbłysk i wyrzut materii. Dlatego Was cały czas tak męczę na temat UPS-ów, listw antyprzepięciowych i tak dalej, i tak dalej. I zwłaszcza też uziemienia, bo większość domów w Polsce nie ma uziemienia, no bo panie, po co to komu, na co to komu. A to jest Wasze bezpieczeństwo. Wow, po prostu. Właśnie dlatego Wam o tym bezpieczeństwie tak truję. Jeden taki rozbłysk wycelowany prosto w ziemię i mamy tutaj po imprezie. Dobra, okej. Jeszcze sobie zerkniemy aktywność zorzową. KP4, czyli bardzo wysoka. Zobaczymy. Gęstość 13,60 protona na centymetr sześcienny. Wow. Nieźle. No, powiem Wam szczerze, zobaczcie, już nad Polską będzie widoczna zorza. Dzisiaj, tylko że nad Polską mamy zachmurzone niebo, więc no nie za bardzo. Szaleją wartości. Faza księżyca. Dobra. Dziękuję Wam bardzo i życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się. Pozdrawiam.